pierwsze chcieliśmy Kaliszowi pogratulować awansu do następnej rundy Pucharu Polski, ale również chciałbym pogratulować za ostatni mecz ligowy. Niestety po raz drugi musimy uznać wyższość Kalisza. Ja wiem, że te słowa trenera, który podszedł do mnie i powiedział, że ta karta musi się kiedyś odwrócić, bo gracie dobrze w piłkę, macie fajny zespół, no jest na pewno mało pocieszające z punktu widzenia liczby punktów, które mamy i to, że nie awansowaliśmy do następnej rundy Pucharu. Natomiast no dzisiaj myślę, że nie chciałbym absolutnie tutaj w żaden sposób ani tłumaczyć drużyny, ani nas, jeżeli chodzi o sztab, ale myślę, że przy tych niedogodnościach, bo nie chciałbym wspominać o problemach, które przez te kilka dni nas dotknęły, no muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z drużyny. Mimo, że nie awansowaliśmy dalej, bo potrafiliśmy podnieść się przy stanie 1-0. Zawodnicy no naprawdę dzisiaj zostawili mnóstwo zdrowia. Oczywiście Kalisz miał dzisiaj świetne sytuacje do tego, aby ten mecz rozstrzygnąć jeszcze w regulaminowym czasie gry, ale nasz bramkarz naprawdę, Trojan dzisiaj wykonał naprawdę świetną robotę. Ktoś może powiedzieć, no od tego jest bramkarz. No oczywiście, od tego się jest bramkarz, ale on naprawdę dzisiaj grał świetnie, bo już w czasie dogrywki moglibyśmy być w autobusie i jechać do Jastrzębia. Myślę, że nie chciałbym tutaj wyróżniać poszczególnych zawodników, bo na pewno wszyscy zasługują na to, aby zwrócić uwagę, że no dzisiaj widziałem to Jastrzębie właśnie walczące, chcące wygrać mecz, chcące przejść do następnej rundy. Znowu nam się nie udało, można zapytać, skoro jest tak fajnie, to dlaczego jest tak słabo? Ja myślę, że wszystko przed nami, ta karta naprawdę się odwróci. Ja wierzę w to, że tak będzie, wierzę przede wszystkim w chłopaków, w zespół i dzisiaj ten czas regulaminowy i ta dogrywka pokazała właśnie ten górniczy charakter, o który mi chodzi. Ale nie tylko kopaliśmy piłkę, nie tylko walczyliśmy, ale potrafiliśmy coś z tą piłką zrobić, stworzyć sytuację. Szkoda, że ta bramka nie wpadła. Nie rozstrzygnęliśmy jednak w regulaminowym czasie, ale myślę, że z przekroju chyba wszystkich sytuacji, które były, wydaje mi się, że to Kalisz jednak chyba zasłużył tak naprawdę na to, żeby grać w następnej rundzie. Ale tak jak powiedziałem, dzisiaj nasz zespół wykonał kawał dobrej roboty. Myślę, że coś się ciekawego rodzi, coś ciekawego powstaje. Ten team spirit jest widoczny i ja jestem naprawdę, naprawdę dobrej myśli. Powiedziałem chłopakom w przerwie, że mimo, że nie awansowaliśmy dalej, mimo, że mamy jeden punkt w lidze, to musimy trzymać głowy wysoko, musimy być w tym wszystkim z jednej strony rozważni, ale wiedzieć o tym, że wykonujemy naprawdę ciężką pracę, dobrą pracę zawodnicy wykonują i wierzę w to mocno, że efekty przyjdą. No mieliśmy w głowie na pewno to, że może czekać nas dogrywka, tak? I ewentualnie rzuty karne. No. Tak jak trener powiedział, w przerwie postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Chcieliśmy odwrócić losy spotkania, no stać nas było dzisiaj tylko na remis i niestety przegraliśmy w karnych, ale tak jak trener powiedział, ja też widzę jakieś światełko w tunelu i uważam, że coś się rodzi, no zobaczymy tylko co. Ja mam nadzieję tylko, że to nie jest nadjeżdżający pociąg, tak, który nas zniecie z tego tunelu, ale bądźmy dobrej myśli. Jeszcze jedno pytanie od pana Kamila odnośnie KKS, bo wspomina pan o tym, że spodziewaliście się karnych, no taka specyfika Pucharu, że może tak się potoczyć, ale wiemy, że ten KKS tam w tym sezonie tymi karnymi zasłynął i z Widzewem, i z Górnikiem, i w ogóle z tymi ekstraklasowymi drużynami właściwie każdą kolejną eliminował. Gdzieś to mieliście z tyłu głowy, to jak ten KKS grał w poprzednim sezonie? No, szczerze mówiąc, to nawet nie wiedziałem, że KKS daleko zaszedł w Pucharze Polski, ale nie wiedziałem, że po karnych. Także nie, ja osobiście nie, no ale tak to jest, karne. Te gratulacje dla bramkarza, bo akurat mojego karnego wybronił, w sumie wszystkie trzy wybronił, także no byli lepsi dzisiaj, gratulacje dla KKS-u i nic, my musimy się pakować i jechać do domu.
Dobry wieczór. No na pewno był to dreszczowiec, na szczęście z happy endem. Natomiast myślę, że porównując ten mecz do poprzedniego, to zdecydowanie to my byliśmy zespołem lepszym, choć poziom meczu nie był jakiś porywający w niektórych fragmentach. To pierwsza połowa zdecydowanie dla nas. Przeanalizowaliśmy poprzednie spotkanie i wiedzieliśmy, co możemy zmienić. Zagraliśmy innym ustawieniem, 1-4-4-2. Z dwoma napastnikami wyjątkowo. Uważam, że to bardzo dobrze sprawdzało się do przerwy. Natomiast mam trochę, może nie pretensje, co uwagę do zawodników, że jeśli jesteśmy dużo lepszym zespołem, to musimy iść za ciosem, a nie od 30 minuty zacząć grać troszkę tak na alibi, powiedziałbym. Gra pozycyjna, spokój, tył. Natomiast przechwytów piłki w strefie wysokiej było bardzo dużo i trzeba było iść za ciosem. I też w ten sposób będziemy prowadzić najbliższe odprawy pomeczowe, czy przygotowywać się do następnych meczów. Jeśli złapiemy kogoś i jesteśmy od niego lepsi, to musimy iść za ciosem, a nie odpuszczać i kończyć do przerwy mecz 1-0, bo uważam, że spokojnie mogliśmy w pierwszej połowie ten mecz zamknąć. Druga połowa. Troszkę chaosu. Przeciwnik myślę, że lepiej wszedł w ten mecz, zrobił zmianę ustawienia i w drugiej połowie się to spotkanie bardzo wyrównało, natomiast znowu powinniśmy ten mecz zamknąć w 85, w 89 minucie, bo mieliśmy bardzo dobre sytuacje. Pochwała dla drużyny za pierwsze 30-35 minut, bo to było to, czego oczekujemy, czyli spokój, pressing, duża aktywność pod polem karnym, natomiast potrzebujemy na pewno takiej większej ochoty i takiej wręcz drapieżności, jeśli chodzi o sytuację blisko pola karnego, bo tych strzałów oddajemy za mało. Duże gratulacje tutaj dla Marcina, bo można powiedzieć, że w niektórych momentach nie tylko w rzutach karnych, ale ten mecz wybronił. Pozwolił nam być do końca w grze, a już gdzieś tam nagrodą było to, w jaki sposób wybronił 3 rzuty karne i dzisiaj został bohaterem meczu. Także duże gratulacje, Marcin, i cieszę się bardzo, że jesteś z nami i będziesz rywalizował z Maćkiem o miejsce numer 1 w zespole. No, byśmy mieli ból głowy na innych pozycjach, takie jak mamy w bramce, bo dzisiaj Marcin był fantastyczny, ale Maciek w poprzednich 3 meczach nie można mieć do niego praktycznie żadnych pretensji, więc tak jak powiedziałem, aby ta rywalizacja na każdej pozycji była taka, to nie trzeba będzie dbać o żadną motywację, bo to samo będzie się nakręcało, po prostu. Jestem bardzo zadowolony zarówno z Maćka, jak i Marcina, więc tutaj będzie decydowała forma bieżąca. Z Marcinem mieliśmy ustalenia przed sezonem od razu, że on jest do grania w meczach pucharowych. No dzisiaj sobie trochę zapewnił też kontynuację tej przygody, zespołowi oczywiście też, ale też sobie, bo w następnej rundzie znowu Marcin wyjdzie i mam nadzieję, że będzie bronił z podobnym skutkiem. Niech ta rywalizacja trwa i będzie jak największa, to na pewno podniesie poziom sportowy całego zespołu. Czasem miałem takie wrażenie, że się wczoraj próbowali pić z piłką do bramki, szczególnie była taka sytuacja, która się powie, tam 14-24 minucie. Z czego wynika ten problem, że nie oddajemy tych strzałów odpowiedniej ilości na bramkę? Ciężko powiedzieć, z czego to wynika. Ja analizuję też statystyki. Mamy dostęp do takiej platformy jak Wyscout i tam ciekawostką jest to, że KKS, jako KKS współczynnik XG, czyli Expected Goals, czyli ten spodziewane gole mamy bardzo wysoki, jeden z najwyższych w lidze, czyli do sytuacji dochodzimy. Natomiast ilość strzałów celnych jest bardzo mała, więc tutaj na pewno musimy poświęcić być może trochę więcej pracy na tą fazę finalizacji, bo faktycznie w treningach nie robimy tego często. Skupiliśmy się bardziej na otwarciu gry, na budowaniu, na tym, jak dostać się do tego pola karnego przeciwnika, a mniej pracy wykonywaliśmy w tym aspekcie. Uważałem, że przy takiej jakości zawodników, jakich mamy, to przyjdzie naturalnie. Natomiast jak widać, trzeba też w to uderzyć troszkę i też zachęcić zawodników do tego, żeby trochę więcej egoizmu w tych sytuacjach mieli, bo w niektórych sytuacjach już łatwiej nie może być, a my szukamy jeszcze czegoś ekstra. Cieszę się, że miałem okazję zagrać pierwszy oficjalny mecz tutaj w Kaliszu. No i cieszę się, że też tak się zakończył. Gdzieś takim sukcesem, no wiadomo, że jakby w lidze Maciek jest podstawowym bramkarzem. Tak jak trener tutaj powiedział, to było ustalone też przed sezonem.
ja wiedziałem, że moją pierwszą szansą taką będzie mecz w Pucharze, no i wydaje mi się, że tą szansę wykorzystałem. I świetnie czułeś się na przedpolu, ale potem się okazało, że dalej nie również jesteś dobry. Masz takie wrażenie, że wpisałeś się w takie DNA KKS-u z poprzedniego sezonu, że wszystkie karty, które to wygrywaliście w Pucharze, gdzie to zrobiłeś się cała? No szczerze mówiąc, też nie śledziłem aż tak bardzo tych występów KKS-u w Pucharze, ale no jeśli tak było, no to cieszę się, że tak jest i podtrzymają, chociaż tak jak trener też powiedział, na ten mecz powinniśmy skończyć w 90 minutach. Już po pierwszej połowie powinniśmy dołożyć jedną bądź dwie bramki i żeby to się odbyło bez tych karnych. No ale jakby zakończyło się sukcesem, więc to cieszy. I jak to, że zmienił pan Matusza Gawlika na karnie? Bo on jest najbardziej poszkodowany, bo nie zdążył wypadać. Nie, bardziej chodziło o zdrowie Maćka Białczyka, który te 115 minut, nie 115, tylko 105 minut zasuwał na prawej stronie. Też związało się to trochę z regulaminem, bo tą ostatnią zmianę mogliśmy zrobić tylko w przerwie. Tak naprawdę nie mogliśmy jej wykonać w czasie gry, bo już mieliśmy pomysł na to, żeby wcześniej ją zrobić, natomiast musieliśmy w związku z regulaminem doczekać, aż będzie przerwa w grze pomiędzy jedną a drugą połową dogrywki, stąd ta zmiana. Mateusz sam chciał być piąty, natomiast mieliśmy przygotowane, kto będzie uderzał karne. Tak naprawdę chodziło tylko o doprecyzowanie kolejności. Dzisiaj wszyscy wytrzymali ciśnienie, również Marcin wytrzymał ciśnienie i no gratulacje dla chłopaków, natomiast tak jak mówię, mam takie mieszane odczucia, bo z jednej strony cieszymy się z sukcesu, bo to jest kolejna runda, być może przyjedzie tutaj ktoś z wysokiego szczebla rozgrywkowego, być może nie, natomiast jesteśmy dalej w grze. Natomiast na pewno będę naciskał bardzo mocno na zawodników, że jeśli pojawi się sytuacja, żeby strzelać na 2, na 3, na 4 i zamykać mecz, to muszą to robić i nie będę się godził na to, żebyśmy byli przeciętni. Pytanie się do pana Kamila. Jak się gra z takim dyrygentem przed sobą, jak Bartosz Kili? Bardzo dobrze mi się gra z Bartkiem. Czuć tą pewność od niego w grze. Myślę, że każdy chciałby zagrać z doświadczonym takim obrońcą. Jakby, no, to co mogę jeszcze powiedzieć? No, bardzo dobrze. Pytanie do pana trenera jeszcze. Chciałem zapytać o tego najbliższego przeciwnika, teraz przed wami Pogonię Siedlce. I jeszcze nawiązać do tego meczu dzisiejszego. Filip Szewczyk z przodu na szpicy. Właściwie całe spotkanie dopiero w dogrywce zdjęty, jaki tutaj on daje wam możliwości, bo później został zastąpiony przez Nestora Gordillon, czyli waszego klasycznego strzelca. Akurat Filip zmieniony został przez Wiktora Staszaka, ale to podobny profil jak Nestor. Natomiast tak, no, po pierwsze to jestem bardzo zadowolony z Filipa, bo wykonywał swoje zadania świetnie. Oprócz jednej rzeczy, brakowało mu pazerności na to, żeby zdobywać bramki. W utrzymaniu piłki w wysokiej strefie bardzo dobrze. Jako przeciwnika miał półlewego środkowego obrońcę z Jastrzębia, który no, ma 1,95 i jest no, po prostu kawał konia. Filip świetnie grał z nim na tej zastawce i to był nasz plan na ten mecz, żebyśmy dwie ściany tak wysoko ustawili, wciągali przeciwnika, żeby podchodził jak najbliżej nas i natychmiast przenosili ciężar gry piętro wyżej właśnie do napastników, którzy mieli się tylko utrzymać, zgrać piłkę i atakować w przestrzeń. I to dzisiaj w pierwszej połowie przyszły był realizowany w wielu momentach bardzo dobrze. Jestem z Filipa zadowolony, natomiast to jest jego pozycja moim zdaniem, chociaż na pewno też będziemy go w niektórych meczach próbowali jako być może prawo skrzydłowego, bo on ma potencjał motoryczny niesamowity. Ale jeszcze wracając do tych słów, które powiedziałem o tym przeciętniactwie. Filip jest zaprzeczeniem tego dosłownie. Tam jest tyle charakteru, że mógłby oddzielić dwie szatnie. I bardzo się cieszę, że taki chłopak, który na pewno będzie z meczu na mecz lepszy, bo jeśli chodzi o umiejętności i doświadczenie, to wszystko przed nim na pewno, ale tak charakternych chłopaków potrzebujemy w szatni. Znaczy, może pan dopowiedzieć odnośnie najbliższego rywala? Jak tutaj się na niego szykujecie? Ile zmian w tym składzie może też się pojawić takich personalnych, wymuszonych albo mniej wymuszonych, no bo teraz te mecze co 3 dni to trochę pewnie wymagają. Myślę, że po to mamy dość szeroką kadrę, żeby każdy z chłopaków czuł się w niej potrzebny i
Ja wychodzę z założenia jako trener, że jeśli ktoś ciężko pracuje, to wcześniej czy później swoją, nawet nie szansę, co okazję do grania dostanie. Kwestia tego, jak ją wykorzysta. I nie ma problemu z tym, że ktoś zagra słabiej, natomiast nie odpuszczę nikomu, kto odpuści sobie mecz, albo przejdzie obok, albo zagra na 50%. I tutaj z tym na pewno w naszej szatni będziemy walczyć, żeby poziom determinacji był tak olbrzymi jak u Szewczyka. Mamy wielu chłopaków, którzy potrafią z takim charakterem grać i w to będziemy szli. Jeśli chodzi o przeciwnika, to jutro gra mecz swój pucharowy z Olimpią Elbląg, akurat u siebie. Wyjeżdżamy w piątek do Siedlec, no i na pewno będziemy starać się zrobić wszystko, żeby przywieźć punkty stamtąd. Pogoń zaczęła bardzo dobrze. Nie wiem jakoś szczególnie dużo o rywalu, bo tak jak mówiłem na poprzednich konferencjach, przede wszystkim skupiam się na naszym zespole. Oczywiście dzisiaj pewnie obejrzę już sobie przeciwnika i przygotujemy plan, ale tylko i wyłącznie w oparciu o nasze atuty.